Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj opowiem o młodzieńczym dowodzie świętego Tomasza na istnienie Boga. Zapraszam. Już na samym wstępie zaznaczam, że gdy mówimy o Bogu, czyli mówimy o pierwszej przyczynie, o tym, co powołało do istnienia zarówno kategorię czasu, jak i przestrzeni, to siłą rzeczy będziemy musieli wychodzić naszym myśleniem poza tę kategorię czasu i przestrzeni, co jest dla nas dużą gimnastyką intelektualną. A więc nie dziwmy się, że gdy mówimy o takich rzeczywistościach, to znaczy gdy zastanawiamy się, czy potrafimy dowieść naszym rozumem istnienia przyczyny zarówno czasu, jak i przestrzeni, to nie dziwmy się, że musimy się poruszać tutaj po bardzo wysokim poziomie abstrakcji. A więc gdybyśmy chcieli dowieść istnienia takiego Zeusa, który jest materialny i który jest takim bytem w zasadzie zbliżonym do nas, tylko że nieśmiertelnym i posiadającym jakieś właściwości, no to mamy do czynienia z zupełnie innego rodzaju dowodem, to znaczy wtedy faktycznie należałoby dowodzić jego istnienia poprzez zmysłowe wykazanie, że faktycznie taka istota istnieje. To znaczy, jeśli by to było coś podpadającego pod nasze zmysły. Natomiast gdy chcemy dowodzić istnienia pierwszej przyczyny bytu, który jest bytem duchowym, który zapoczątkował istnienie zarówno czasu, jak i przestrzeni, musimy poruszać się na poziomie wysokiej abstrakcji, na poziomie stricte intelektualnym i naprawdę nie dziwmy się, że w ten poziom musimy tutaj wejść. Młodzieńczy dowód na istnienie Boga świętego Tomasza z Akwinu jest szalenie ciekawy. W pewnym sensie ujmuje on w takiej formie skondensowanej to, co później święty Tomasz przedstawi w swoich pięciu drogach do poznania Pana Boga. I myślę, że rzuca on trochę inne światło na tenże dowód. Znajdziemy go w dziele o bycie i istocie. Nasi uczniowie niedawno borykali się z tym tekstem na konkursie filozoficznym, który miał miejsce w dzień patrona 7 marca tutaj w naszej szkole. Faktycznie borykali się, to znaczy było to dosyć trudne właśnie dlatego, że poruszamy się tutaj na najwyższym poziomie abstrakcji. Aby w ogóle zrozumieć, o czym mówimy, musimy zrozumieć podział, rozróżnienie pomiędzy istotą a istnieniem. Cóż to jest za podział istota i istnienie? Otóż święty Tomasz mówi, że każdy byt, który tutaj dostrzegamy, w nim można wyróżnić istotę i istnienie. O cóż chodzi? Jeśli weźmiemy na przykład taki stolik, no to istotą będzie zbiór cech, który sprawia, że stolik jest stolikiem. Ten zbiór cech nie oznacza jeszcze, że ten stolik faktycznie istnieje. Możemy sobie wyobrazić stolik, który nie będzie istniał. Możemy sobie wyobrazić na przykład rasę krasnoludów, która najwyraźniej jednak nie istnieje. A więc możemy sobie wyobrazić istotę jakiejś rzeczy, opisać ją bardzo dokładnie nawet, czym zajmuje się na przykład dzieła fantastyczne, opisać bardzo dokładnie rasę istot żywych, która jednak nie posiada istnienia. Istota, zbiór cech, zbiór właściwości, która sprawia, że dana rzecz jest taka, a nie inna. I do tej istoty musi dojść jeszcze istnienie, faktyczne, realne istnienie. Myślę, że ten przykład powinien nam to jako tako wyjaśnić. Są to dwie różne rzeczy. Pierwsza myśl świętego Tomasza z Akwinu, z tego młodzieńczego dowodu, którą chciałbym tutaj przytoczyć, jest taka, że każda rzeczywistość, którą tutaj na tym świecie postrzegamy, którą jesteśmy w stanie z naszymi zmysłami odebrać, są to rzeczywistości, których mogłoby równie dobrze nie być. O których możemy sobie bez problemu pomyśleć, że tej istoty mogłoby równie dobrze nie być. Że jej istnienie nie jest konieczne. I święty Tomasz mówi, że każda istota, która nie jest prostym istnieniem, będzie mogło jej nie być, będzie niekonieczna.
Co to znaczy? Każda istota, o której można by pomyśleć, że ona nie istnieje, no może jej też nie być. Czy istnieje, czy można pomyśleć o takiej istocie, w której nie będzie dało się odjąć tego istnienia? Święty Tomasz powie, że będzie to tylko i wyłącznie taka istota, w której istota i istnienie zlewają się w jedno. Taka istota, która po prostu jest istnieniem. Tutaj bylibyśmy mniej więcej na poziomie słynnego dowodu świętego Anselma, to znaczy on w ten sposób próbuje dowieść istnienia Pana Boga na zasadzie właśnie, że Pan Bóg musi być, bo to istnienie musi być. Natomiast ten dowód jest jeszcze dalece, dalece niekompletny. No bo święty Tomasz mówi, możemy pomyśleć o takiej istocie, która jest istnieniem. Czystym istnieniem, gdzie nic nie dochodzi, gdzie nie ma nawet tego złożenia istota i istnienie, bo istotą tego bytu jest istnienie. Jest to jeden prosty byt, gdzie istotą bytu jest istnienie w sposób nierozdzielny. Natomiast święty Tomasz słusznie zauważa i w ten sposób w zasadzie można powiedzieć, że atakuje niejako dowód świętego Anselma, zupełnie nieświadomie, w sensie nie próbując tutaj przeprowadzić takiego ataku. Natomiast pokazuje w ten sposób, że jest on faktycznie niekompletny. Święty Tomasz mówi, no dobrze, ale to jeszcze nie oznacza, że taka istota, której istotą jest istnienie, że taka istota faktycznie istnieje, że taka istota faktycznie jest. Święty Tomasz mówi, no możemy sobie pomyśleć, że istnieją tylko takie rzeczy, gdzie dochodzi do złożenia istoty i istnienia. Że w naszym wszechświecie, czy w ogóle w rzeczywistości są tylko takie byty niekonieczne. Czyli byty, gdzie mamy do czynienia ze złożeniem istoty i istnienia. Jak święty Tomasz rozwiązuje ten problem? Jak on na to odpowiada? Tu dochodzimy mniej więcej do tego, co później w jego drogach stanie się tą drogą, która bazuje na proporcjonalnej przyczynie. Mianowicie, święty Tomasz zauważa, że każdy byt, każda istota, która potrzebuje jeszcze istnienia, każda istota, która nie jest swoim własnym istnieniem, a więc każdy byt niekonieczny, gdzie te dwie rzeczy są rozdzielone, istota i istnienie, że każdy taki byt potrzebuje przyczyny zewnętrznej. Dlaczego potrzebuje przyczyny zewnętrznej? Ano dlatego, że musi tam w jakiś sposób dojść do tego złączenia istoty i istnienia. Skoro istnienie nie zawiera się w samej istocie tego bytu, skoro możemy sobie pomyśleć o tym, że żadnego człowieka nigdy by nie było, nie jest to sprzeczność sama w sobie. Ta istota ludzka nie zawiera w sobie z definicji istnienia, podobnie jak istota krasnoluda nie zawiera w sobie z definicji istnienia. Każda taka istota musi mieć przyczynę, właśnie proporcjonalną przyczynę, taką, która będzie w stanie obdarzyć tą istotę istnieniem. Czy może taka istota sama siebie powołać do istnienia? No nie. Dochodzimy tutaj do logicznej sprzeczności, to znaczy coś, co nie ma jeszcze istnienia, miałoby obdarzyć siebie istnieniem. Coś, co nie ma istnienia, nie istnieje, a więc nie może jeszcze funkcjonować. Nie może obdarzyć samego siebie istnieniem. Coś, co nie istnieje, nikt nie może dać tego, czego sam nie posiada. Byłaby to logiczna sprzeczność. A więc musi to istnienie być w jakiś sposób zewnętrznie spowodowane. Tutaj dochodzimy do tego słynnego zagadnienia ciągu przyczynowości. No bo na przykład wróćmy do naszego stolika. Mamy do czynienia właśnie z jakąś taką istotą stolika. Na przykład ona powstaje w głowie jakiegoś stolarza, który chce ten stolik zrobić. No i ten stolarz obdarzy ten stolik istnieniem, stworzy ten stolik. Oczywiście on nie stwarza tego bytu z niczego, on przetwarza pewne materiały w ten sposób, żeby ta istota stolika na sposób przetworzenia, ale jednak stała się faktem. A więc mamy do czynienia z jakimś bytem niekoniecznym, ze stolarzem, który w jakiś sposób powołuje poprzez przetworzenie do istnienia jakąś nową istotę.
No ale święty Tomasz mówi, że tak, oczywiście, że takie formy przyczynowości istnieją, mogą istnieć i widzimy, że istnieją. Jednak, żeby wyjaśnić w ogóle zaistnienie tych wszystkich rzeczywistości, my możemy przetwarzać jakieś rzeczywistości. Tak, istoty żywe mogą się rozmnażać, czyli przekazywać to swoje życie dalej. Natomiast, żeby wyjaśnić w ogóle zaistnienie tych wszystkich istot, które są niekonieczne, no bo możemy sobie wyobrazić, tak, że znaczy nie możemy sobie wyobrazić, obserwujemy, że istoty żywe się rozmnażają, że materia trwa i zostaje przetworzona, tak, ale to wszystko, te wszystkie istoty, byty niekonieczne, które są obdarzone istnieniem, sama materia, nawet sam czas i sama przestrzeń potrzebuje skądś otrzymać to istnienie. Potrzebuje proporcjonalnej przyczyny, czyli przyczyny, która jest zdolna obdarzyć te istoty istnieniem. Także w ogóle ten cykl może się zacząć. Ten cykl funkcjonowania świata, tak, czyli tej materii, czasu, przestrzeni, później również istot żywych. I pytanie o ewolucję taką czy inną jest pytaniem tylko i wyłącznie o stopień zautomatyzowania tego procesu, który później już sobie trwa. Natomiast nie porusza to kwestii, nie jakby narusza to, nie atakuje to tego zagadnienia czy tej kwestii, tego fundamentalnego początku. To znaczy tego, że istoty, które nie są koniecznie istniejące, istoty, które potrzebują zewnętrznej przyczyny, muszą otrzymać od czegoś, od kogoś istnienie. Muszą mieć jakąś zewnętrzną przyczynę, która sprawi, że ta istota faktycznie istnieje. Innymi słowy, nawet zakładając, co jest z punktu widzenia objawienia ewidentnie fałszywe, natomiast nawet zakładając, że istnieje wszechświat, który jest do tyłu, czy w czasie nieskończony, to i tak te byty, cała ta czasoprzestrzeń również, jest swego rodzaju istotą, która wcale nie jest konieczna, której równie dobrze mogłoby nie być, gdzie również w niej ewidentnie dochodzi do złożenia istoty i istnienia. Możemy sobie wymyślić zupełnie inne czasoprzestrzenie i wszechświaty, które po prostu nie istnieją, które tego nie posiadają. Nie jest to koniecznie zapisane ani w istocie materii, istocie materii, ani istocie czasu, że koniecznie to musi być. Mamy tutaj do czynienia ze złożeniem istoty i istnienia. A więc sama czasoprzestrzeń wymaga, to również jest pewna istota, rozumiemy, istota rzeczy, to istota nie rozumiemy tego na sposób, że to, nie wiem, istota żywa albo właśnie jakiś taki bardzo konkretny byt, pies i człowiek. Istota właśnie jako zbiór cech, który określa, że coś jest czymś. A więc czasoprzestrzeń również jest pewnym bytem, który posiada pewną istotę, tak, zbiór pewnych właściwości, który sprawia, że to właśnie jest ta czasoprzestrzeń. I ta istota również potrzebuje istnienia, potrzebuje również zewnętrznej przyczyny. Dlaczego? Dlatego, że ta istota nie jest istnieniem. Nie mamy tutaj do czynienia z tym koniecznym złożeniem czy z tożsamością istoty i istnienia. A skąd wiemy, że nasza czasoprzestrzeń nie jest właśnie taką istotą, która jest swoim istnieniem? Według świętego Tomasza z Akwinu ta istota, która jest swoim istnieniem, musi być siłą rzeczy absolutnie jedna i absolutnie niezmienna. Dlaczego? Dlatego, że tam, gdzie nie ma miejsca nawet na złożenie istoty i istnienia, czyli tam, gdzie istota jest istnieniem, czy my to rozumiemy, ta istota musi być wszystkim. A tam, gdzie jest wszystko, tam się już nic nie może zmienić. Bo jeśli byłaby jakaś zmiana, no to znaczy, że wcześniej nie było wszystkiego. Albo w jakiś sposób tak zmiana oznacza jednak jakiś ruch. Znaczy, że coś jest nowego, albo coś mniej, albo coś więcej, ale coś nowego w jakiś sposób się pojawia. Brak, albo coś, albo rozwój, albo cokolwiek. W tej istocie, która jest istnieniem, czyli rozumiemy, jest istnieniem, tam nic nie może się już zmienić. Tam nie może dojść do jakiegokolwiek
rozwoju, zmiany, degradacji tam nie mogłoby. Tak rozumiemy, że jeszcze pozostajemy na tym poziomie, powiedzmy, że takiej spekulacji. Taka istota, jeszcze nie dowiedliśmy tutaj w tym naszym rozważaniu, że takaż istota faktycznie istnieje. Natomiast zastanawiamy się teraz, dlaczego nasza czasoprzestrzeń nie może być taką istotą, która jest swoim istnieniem. Taka istota musiałaby być absolutnie niezmienna. Taka istota może być tylko jedna, dlatego że skoro nie można nic dodać już do istnienia jako takiego, no to nie można zmodyfikować. Nie ma podstawy do tego, żeby w jakiś sposób założyć inną istotę, która jest istnieniem, bo nie można nic dodać ani nic odjąć. Więc musi być absolutnie jedna, niepowtarzalna, bo nic tam się nie da dodać ani nic odjąć. Rozumiemy, człowiek może być inny, dlatego że ma trochę inne właściwości. Istnienie nie może mieć już innych właściwości. Ta istota, która jest istnieniem, bo to jest pełnia istnienia, gdzie nic już nie może zostać dodane, ani nic nie może zostać odjęte. Nasza czasoprzestrzeń bez wątpienia taka nie jest. Jest zmienna. Równie dobrze możemy sobie wyobrazić zupełnie inne czasoprzestrzenie z zupełnie innymi prawami fizyki. Jest to nawet przedmiotem pewnej spekulacji wśród naukowców. No przejdźmy teraz do kluczowego momentu. Czy taka istota, która jest swoim istnieniem, która nie otrzymała istnienia, tylko jest istnieniem, pełnią wszelkiego istnienia, po prostu właśnie jest istnieniem, nie ma istnienia, tylko jest istnienie. Czy taka istota istnieje? Święty Tomasz odpowiada, musi istnieć, bo inaczej nie byłoby żadnej proporcjonalnej przyczyny dla zaistnienia wszystkich bytów, które są niekonieczne. One jako całość potrzebują tej proporcjonalnej przyczyny, która obdarzy te istoty istnieniem. I nawet gdybyśmy chcieli przyjąć czysto tak teoretycznie ten wszechświat wieczny do tyłu, to i tak ta wieczna czasoprzestrzeń pozostaje pewną istotą, która musi otrzymać istnienie. A więc ostatecznie wszystko musi, wszystko co nie jest pełnią istnienia, musi otrzymać istnienie od czegoś, co jest w stanie obdarzyć tym istnieniem. A ten początek, to znaczy ta przyczyna, która może obdarzyć wszystko, co widzimy tym istnieniem, to znaczy, która może zapoczątkować istnienie tych bytów niekoniecznych, to ostatecznie musi być właśnie to istnienie. Dlaczego musi być to istnienie, ten byt, który jest swoim istnieniem, którego istota jest jego istnieniem? Dlatego, że jakikolwiek byt, gdzie mamy do czynienia ze złożeniem istoty i istnienia, musi być spowodowany. Potrzebuje innej przyczyny. A więc zgodnie z tą zasadą proporcjonalnej przyczyny, która jest podstawą jakiegokolwiek rozumowania, zgodnie z tą zasadą potrzebujemy bytu, który będzie w stanie rozpocząć, obdarzyć istnieniem cały ten nasz system. I tego rodzaju dar, tak, obdarzenie tych istot, wszystkich istot ich istnieniem, nie może być dziełem istoty mniejszej niż samego istnienia. Dlaczego? Dlatego, że każda istota, która jest złożona z istoty i istnienia, potrzebuje innej przyczyny zewnętrznej. Tylko ta istota, która jest swoim istnieniem, nie potrzebuje przyczyny zewnętrznej, a więc jest jedynym racjonalnym wytłumaczeniem zaistnienia wszystkiego, co widzimy. Gdy mówimy o jedynym racjonalnym istnieniu, to mam tutaj ściśle na myśli zgodnie z naszym rozumowym poznaniem. Oczywiście, że zawsze operujemy w ramach funkcjonowania naszego rozumu. Nasz rozum nie potrafi inaczej funkcjonować, jak nie odczytując skutki i przyczyny. I oczywiście, że można teraz powiedzieć w taki nihilistyczny sposób, a ten nasz rozum, on i tak nic nie poznaje i w ogóle ja nie chcę o tym nic wiedzieć. To wszystko jest taka spekulacja, tak naprawdę nie wiemy, czy nasz rozum funkcjonuje. Można tak powiedzieć. Natomiast wtedy, jeśli tak
taki człowiek, który tak mówi, chce być konsekwentny, to powinien to samo powiedzieć o wszystkich wnioskach naszego rozumu. A nie wiadomo, czy 2 plus 2 jest 4, a nie wiadomo, czy prawo grawitacji działa, a nie wiadomo, w sumie nic. Jeśli nic nie wiadomo, no to wtedy faktycznie Pana Boga poznać się nie da. Natomiast nie jest to rozsądne, nie jest to znowu racjonalne, aby zakładać, że nic nie wiadomo. Jak najbardziej nasze doświadczenie pokazuje, że trzeba swoje życie układać zgodnie z tym rozumowym poznaniem, a więc trzeba również zadawać pytanie, czy istnieje pierwsza przyczyna. I mam nadzieję, że moje rozważania pomogły w tym, żeby zrozumieć, że tak, że nasz rozum jest w stanie rozpoznać, że istnieje pierwsza przyczyna, że istnieje byt, który jest swoim istnieniem, jest jedynym logicznym wytłumaczeniem zaistnienia wszystkiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.